Cześć, jest niedziela, 18 marca 2023 roku już. Jesteśmy u mnie na pasiece koło domu, na której zimowałem odkłady, czyli takie nowo powstałe rodziny. Te wszystkie rodziny stworzyłem w tamtym roku z innych rodzin, które składają się na moją pasiekę. Dzisiaj jest jeden z kolejnych cieplejszych takich dni, więc pszczoły już wylatują z ula i to jest już jest kilka dni po takim pierwszym większym oblocie. Jest jakoś około 12 stopni na plusie i pszczoły sobie latają. Nie wiem, czy je słychać w tym momencie, czy nie, ale musicie mi uwierzyć. Tutaj w tym miejscu zazimowałem prawie 100 rodzin, 92 albo 93 mi przeżyły i będą pracować w tym roku, w tym sezonie i zbierać miód. Oczywiście one wszystkie tutaj nie zostaną w tym miejscu, na tej pasiece, ze względu na to, że byłoby ich zdecydowanie zbyt dużo. Tak lekko licząc, gdyby tylko każda z tych rodzin gdzieś w połowie czerwca liczyła tak średnio 40 tysięcy sztuk, no to pewnie byśmy mieli tutaj jakieś, nie wiem, 3,5 miliona pszczół, więc no zdecydowanie za dużo i wystąpiłoby takie zjawisko, które nazywa się przepszczeleniem. To znaczy w jednym miejscu znajdowałoby się zbyt dużo pszczół i mogłyby po prostu cierpieć głód z powodu tego, że miałaby niewystarczającą ilość jedzenia. W tym momencie czekam tylko na to, aby producent dostarczył mi no, tak między 60 a 70 nowych uli. I część z tych rodzin przekładam do nowych uli. I tak około 25 kwietnia wyjeżdżają do tutaj pobliskich sadów czereśniowych. Byłem bardzo zadowolony z tego, jak na tym roku pszczoły sobie poradziły i jak dużo miodu zniosły z takich sadów czereśniowych. Głównie z czereśnią, bo nie były w ogóle zainteresowane ani wiśnią, ani jabłkiem. No i fajnie się rozwijały i był bardzo smaczny miód, który cieszy się dużo większym powodzeniem niż miód rzepakowy. No i tak, i potem wszystkie te rodziny, tak mniej więcej właśnie 25 kwietnia, wywiozę tutaj w okolice Grójca i Białobrzyg do sadów. A potem, jak przekwitną sady, nie będę ich tam za długo trzymał. Tak myślę, że około 10 maja wywiozę już na takie docelowe miejsce, tam gdzie jest dużo akacji i gdzie kwitną głogi, akacje głównie. Zostaną tam w większości na cały sezon, aż tak gdzieś do połowy lipca, do końca kwitnienia lipy, i tam powinien być miód taki lipowy i miód leśny, czy z takich terenów leśnych razem ze spadzią liściastą, która zawsze rok do roku występuje. Część z tej pasieki na pewno też pojedzie na facelię. Mam taki fajny kontakt na około tam 20 hektarów faceli w jednym kawałku, więc myślę, że może nawet zabraknąć rodzin, żeby to wszystko obrobić i obstawić wszystkie te miejsca, w które mogę pojechać, no, ale zobaczymy. Mam też taki fajny kontakt na takie jedno dosyć egzotyczne, jeszcze egzotyczną taką roślinę, która się nazywa mini kiwi chyba. Jest tego 2 hektary w jednym kawałku, podobno fajnie nektaruje i jest ciekawy miód z tego. A ciekawym miód, jeżeli chodzi o to mini kiwi, to jest tak, że mam oczywiście drzewko czy roślinę, która jest męska i która jest żeńska. No i ona oczywiście po to, żeby wydać plon, albo żeby ten plon był zdecydowanie wyższy, no to potrzebuje udziału jakiegoś obcego zapylacza w postaci owadów. Tak się dowiedziałem od tego producenta, rolnika, który posiada tą plantację mini kiwi. Jestem bardzo ciekawy i myślę, że na pewno tam około, nie wiem, 10-12 rodzin pojedzie tak po prostu na próbę, żeby zobaczyć, co z tego będzie. I tak, dzisiaj też dostałem fajne zdjęcia i krótkie filmy od Samsona z Tanzanii, na których pokazywał mi, jak latają w większości naszych uli pszczoły.
wszystkie te puste ule, które zostały powieszone na drzewach tam w okolicy wioski, zostały już zasiedlone przez dzikie roje pszczół. Odpowiednio je przygotowaliśmy, natarliśmy w środku woskiem. Oni jeszcze sypią takie przyprawy, przyprawy imbiru. No, imbir po prostu i... No i co? Trochę nie wierzyłem w ten imbir, ale być może w połączeniu z woskiem okazał się skuteczny. Gdzieś w tym momencie pewnie powinny być jakieś przebitki, żeby pokazać wam, jak to wygląda. O ile mi się uda i moje skromne, a praktycznie to tak naprawdę żadne umiejętności montażysty okażą się być skuteczne. No i tak, to jest to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Może uda się... Może się uda coś nagrać w następnych dniach i pokazywać, co się dzieje na bieżąco w pasiece w nowym sezonie 23. Cześć, pozdrawiam, miłej niedzieli.